1998. Nigdy tego nie zapomnę. Właśnie w tym roku miały miejsce te przerażające zabójstwa w górach Harkley. Niedługo później cały świat obiegła informacja, iż był to wynik tajnego eksperymentu wirusowego, za który odpowiadała międzynarodowa spółka farmaceutyczna, a nazywała się Umbrella. Wirus rozszedł się w pobliskiej górskiej miejscowości, Raccoon City. To niewielkie społeczeństwo przyjęło na siebie niszczycielski cios, po którym już nigdy miało się nie podnieść. Chcąc uniknąć ryzyka, by ostatecznie oczyścić Raccoon City, prezydent Stanów Zjednoczonych podjął drastyczne działania. Kiedy wszystko się wydało, rząd Stanów Zjednoczonych rozporządził natychmiastowe i bezterminowe zawieszenie wszystkich interesów z korporacją Umbrella. Jej akcje padły na łeb, na szyję. Co miało wyjść wszystkim na dobre, Umbrella przestała istnieć. Od tamtych koszmarnych zdarzeń minęło 6 lat. Otrzymałem specjalne szkolenie poprzez tajną organizację, nad którą bezpośrednią kontrolę ma sam prezydent. Miałem być odpowiedzialny za ochronę nowej prezydenckiej rodziny. Konio, dlaczego zawsze ja muszę wyciągnąć najkrótszą zapałkę? Tilly, opowiedz nam. Coś za jeden. Jesteś daleko od domu kowboju. Masz we mnie kolegę. To w taki sposób przełamujecie tutaj lody. Mniejsza z tym, dobrze wiecie, po co tu jestem. Zlecili mi odnalezienie zaginionej córki prezydenta. Co? Ale że tak samodzielnie? Hehehe. Chłopaki, nie mówcie, że jedziecie ze mną tylko po to, by zaśpiewać dla zabawy kumbaja przy jakimś ognisku jak mali harcerze. W sumie, to nie zdziwiłbym się. Ha! Oj, ty walnięty Amerykanie. To bezpośredni rozkaz od szefa. Uwierz mi, to nie jest piknik. Liczę na was, panowie. Córka prezydenta została porwana na krótko przed rozpoczęciem moich obowiązków jako jej ochroniarz. To był jedyny powód, dla którego zapuściłem się w te wiejskie rejony Europy. Według naszego wywiadu, w tych okolicach widziano dziewczynę, która jest bardzo podobna do zaginionej córki prezydenta. Podobno przetrzymuje ją jakaś niezidentyfikowana grupa ludzi. Kto by pomyślał, że moją pierwszą robotą będzie misja ratunkowa? Tilly, ale zimno. Co to za przymrozki? Wyobraźnie figle płata. Wybacz, że to trwało tak długo. Wioska jest nieopodal. Pójdę tam i się rozejrzę. My zostaniemy i przypilnujemy samochodu. Nie chcemy, żeby nam wlepili mandat. A, zaparkowanie. Powodzenia. Kurde, co za typy. Co powiedziałeś? Lian, słyszysz mnie? Jestem Ingrid Hannigan i będę twoim wsparciem w tej misji. Głośno i wyraźnie. Myślałem, że będziesz trochę starsza. Czyli cel nazywa się Ashley Graham, prawda? Dokładnie. To córka prezydenta, więc zachowuj się przyzwoicie. Nie wiem, co za ludzie, ale porywają się z motyką na słońce. Postaram się czegoś dowiedzieć na własną rękę. Dobrze, jeszcze się odezwę. Bez odbioru. Proszę pana, przepraszam.
Czy rozpoznaje pan dziewczynę z tej fotografii? ¿Qué carajo estás haciendo aquí? ¡Lárgate, cabrón! Przepraszam, że przeszkadzam. Stój. Stój, bo strzelam. Szlak. Wszystko w porządku. Niebezpieczny tubylec. Musiałem go wyeliminować. W okolicy jest ich jeszcze więcej. Uciekaj stamtąd jak najszybciej i kieruj się do wioski. Zrób wszystko, co musisz, by uratować cel. Rozumiem. Por allí! No dejes que se escape! Cholera. Vaya por detrás. Co za naród. Co oni knują? Świetnie, piła łańcuchowa. Dymk. Kurde. Ożysz się, Pierre. Oh, la campana. Es hora de rezar. Tenemos que irnos. Lord Sattler. Gdzie ich tak niesie? Na bingo. Hannigan. Mam złe wieści. Znalazłem ciało policjanta. Coś jest nie tak z tymi ludźmi. Liam, musisz stamtąd uciekać. Idź przez szlak niedaleko obok wieży. Ta jest. Ajsa. Chyba trochę za ostro, wiesz. Ty nie jesteś jak tamci. Nie, a ty? O! Ha. No dobra. Mam do ciebie jedno bardzo ważne pytanie. Masz śluga? Tylko gumy. Doskonale. Jest i gruba ryba. Co? O, ja. Ech. Moi delikatni ludzie, pozwólcie, że użyczymy wam naszej potęgi. Ha, 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 ha. Wkrótce nie będziesz w stanie się opierać tej niezwykle odurzającej potędze. Ha. Hej, pobudka. Jak zwykle, z deszczu pod zasraną rynnę. Wytłumaczysz mi, co tu się dzieje? Americano Osi. Co też sprowadza takiego człenia jak ty w te strony globu? O, Eli, powolutku, panie kolego. Jestem Lian. Szukam tutaj dziewczyny. Widziałeś ją? A co ty jesteś, jakaś glina czy jak? Nie wyglądasz. Może. No dobra, niech ja zgadnę. To córeczka prezydenta. To żadne zgadywanie. Oświecisz mnie. Psychiczne supermoce.
Nie, ja se robię amigo. Podsłuchałem jednego z miejscowych, jak wspominał coś o córce prezydenta w kościele. A ty kim jesteś? Mi amo Luis Herrera. Kiedyś byłem gliną w Madrycie. A teraz już do niczego się nie nadaję. Za to nie narzekam na brak panienek. Znudziło ci się. Policja? Stawiasz swoje życie na szali. I nikt naprawdę tego nie docenia. Zgrywanie bohatera w tych czasach jest przereklamowane. Też byłem gliną. Ale tylko przez dzień. Jeszcze lepiej ode mnie. Tak się złożyło, że miałem swój udział w tych wydarzeniach po incydencie w Raccoon City, już pierwszego dnia służby. To ten incydent, jak wypuścili wirusa? Wydaje mi się, że widziałem próbkę tego wirusa na oddziale laboratoryjnym. Jej! Działaj, panie władzo. Panie przodem. Już. O. O, ho, ho, ho. Mówi Jan. Wybacz, że się nie odzywałem, ale musiałem rozwiązać taki jeden problem. Jesteś cały. Powiedzmy. Znalazłem uwięzionego cywila. Twierdzi, że Ashley jest w jakimś kościele. Co się z nim stało? Udało mu się uciec. Wiesz mniej więcej, gdzie jest ten kościół? Nie. Ale w wiosce podobno jest tajne przejście, które mnie tam zaprowadzi. Wracam z powrotem do wioski. Widzę, że nosisz w sobie tę samą krew, co my. Niemniej jednak, jesteś cudzoziemcem. Zapamiętaj sobie, jeśli uznamy, że już nie jesteś tu mile widziany, poniesiesz surowe konsekwencje. Co? Ta sama krew. Lian, zdobyłam trochę przydatnych informacji. Coś ciekawego. Podobno za wszystkim stoi pewna grupa wyznaniowa. Nazywają się Los Illuminados. Los Illuminados. Ale poplątane. Miałem niespodziewane spotkanie trzeciego stopnia z szefem tej wiochy. Ale jesteś cały, prawda? Tak. Mógł mnie zabić, ale wolał puścić wolno. I facet wspominał coś, że niby noszę w sobie tą samą krew, co oni. Cokolwiek to znaczy. Nosisz tę samą krew. Ciekawe. Mniejsza o to. Teraz mamy ważniejsze sprawy niż jakieś dziwne zagadki. Masz rację. Pośpiesz się i znajdź ten kościół, Lian. Ah.
Jest. Zło. Dych. Och. Ach. Dych. Liam, minęło 6 godzin od ostatniego kontaktu. Zaczęłam się martwić. A może się stęskniłaś? Nieważne, nagle zaczęło mi się kręcić w głowie i chyba straciłem przytomność. Straciłeś przytomność? Może to ma coś wspólnego z tym, co powiedział szef wioski? Ciężko stwierdzić. Teraz mi lepiej. Zamierzam kontynuować misję. Ashley. Nie zbliżaj się, Hej, spokojnie. Nie, zostaw mnie. Uspokój się. Od teraz wszystko będzie dobrze. Nazywam się Liam. Z rozkazu prezydenta przybywam ci na ratunek. Co? Mój ojciec. No raczej. I muszę cię stąd natychmiast zabrać. Chodź za mną. Mówi Liam. Udało mi się odnaleźć Sel. Dobra robota, Liam. Już wysyłam po was śmigłowiec. Gdzie jest punkt ucieczki? Opuść wioskę przez drugie wyjście. Śmigłowiec będzie nieopodale. Przyjąłem. Ruszam natychmiast. Ja już wezmę tę dziewczynę. Co się za jeden? Jeśli musisz wiedzieć, nazywam się Osmund Sadler. Wielki mistrz tej skromnej, religijnej społeczności. Czego chcesz? Oczywiście pragnę pokazać światu naszą zatrważającą potęgę. Stanom Zjednoczonym odechce się rola permanentnego światowego policjanta. Więc postanowiliśmy porwać córkę prezydenta. Chcemy dać jej naszą potęgę i odesłać z powrotem do domu. Nie. Liam. Chyba wstrzyknęli mi coś w szyję. Mów, co jej zrobiłeś? My tylko zasialiśmy w niej. Maleńki prezent. O, kiedy wróci w objęcia swojego ukochanego ojca, zaprawdę rozpęta się niemałe piekło. Ale zanim to nastąpi, być może spróbuję wynegocjować od prezydenta jakiś datek. Wierzcie mi lub nie, ale ten oto kościółek jest bardzo drogi w utrzymaniu. Wiara i pieniądze na nic ci się zdadzą, Sadler. O, chyba zapomniałem ci powiedzieć, że otrzymałeś od nas ten sam prezent. Tak, gdy byłem ogłuszony. Mam nadzieję, że ucieszysz się z naszego skromnego, ale wyjątkowego upominku. Gdy jajeczka się wyplują, staniecie się moimi sługami. Ubezwłasnowolnieni, zrobicie, co wam każę. Będę miał całkowitą władzę nad waszymi umysłami. Zgodzisz się ze mną, iż jest to nowatorski sposób na szerzenie swej wiary. Moim zdaniem to brzmi bardziej na inwazję obcych. Nic ci nie jest. Co się z nami stanie? Nie martw się. Weszliśmy w to bagno. To i wyjdziemy z niego. Liam, mam złe wieści. Zachowaj je dla siebie. Obawiam się, że nie mogę tego zrobić. Straciliśmy łączność ze śmigłowcem. Ktoś musiał go zestrzelić. I nie możemy ustalić, kto. Fajnie. Wyślemy kolejny śmigłowiec. Tymczasem kieruj się do punktu ucieczki. No. Co my teraz zrobimy, Liam? Otoczyli nas jak ryby na przecenie. Szybko, do chałupki. Liam! Maleńki ten świat. No. Widzę, że pan prezydent uzbroił córeczkę w zapasowy zestaw kul. Jesteś obleśny? I nie rozumiem, jak moja figura ma się do mojej pozycji.
Kim jesteś? Ho, ho. Wybacz mi, wasza wysokość. Być może młoda dama raczy pierwsza się przedstawić, zanim spyta kogoś o imię? Młoda dama to Ashley Graham, córka prezydenta. Czy ona? No wiesz. Nie bój nic, jest czysta. Nieważne. I tak zanim się zmienisz, w jednego z nich ma wystąpić jakiś wyraźny objaw czy coś. Chyli, tam. Ashley na górę. Fajnie. Będzie gorąco. Romulus! Chyba się wycofują. No, to co teraz poczniemy? Tamtym mostem już nie wrócimy. Nie mamy innego wyjścia, musimy iść dalej. Zapomniałem czegoś. Wy możecie iść przodem. Louis! Lepiej zostań na zewnątrz. Ashley, schowaj się. Hasta luego. Idziemy przez most. Tak. Złap za tamtą. Dobrze. Gotowa. Merech. Idziemy. Tak. Wiem, gdzie aktualnie przebywasz. Postanowiliśmy ukryć się w zamku, ale szybko tego pożałowaliśmy. Dlatego bo? Bo okazało się, że ten zamek też jest jakoś powiązany z grupą Los Illuminados. Chyba nie miewa zbyt wielu odwiedzających, bo tutejsi lubią wybuchowe powitania. Kiepsko. Mam pomysł, Liam. Powinieneś teraz. Co? Powtórz Hanigan. Świetnie. Zasrane szczęście. Jan! Louis. Przyniosłem wam coś. Ej. O, cholera. Musiałem go zgubić, jak przed nimi zwiewałem. Co zgubić? Lek, który miał powstrzymać wasze ataki. Wiem, że jesteście nosicielami. Byłeś krwią, prawda? Ta. A ty? Też. Szlak! Jajeczka już się wykluły. Nie mamy dużo czasu. O czym ty mówisz? Muszę wrócić po ten lek. Chcę iść z tobą. Nie. Trzymaj się Liana. On lepiej upilnuje panienkę. Na pewno. Dlaczego nam... Pragnę poczuć się lepiej. I może zostanie przy tym. I ha 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 ha. I ha 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 ha. Zastanawiałem się, kiedy nas zauważycie. A ty kto?
Mia Moramun Salazar, ósmy kasztelan tej wspaniałej architektury. Osobiście zostałem obdarzony cudowną mocą przez wielkiego Lorda Sadlera. Oczekiwałem was, moi przyjaciele. Łaski bez, Mordo. Ojejku, trafił nam się kapryśny gość. Jeśli cenisz sobie własne dobro, sugeruję ci, żebyś się poddał i po prostu został naszym zakładnikiem. Panie Scott, a może pan odda nam tę dziewczynę, bo nie jesteś warta ani grosza. Możesz zdychać. Nie zmienię się w jednego z nich nigdy. Dobrze gadasz. Znajdziemy lek. Ek. Dobrze się czujesz. Ek, zostaw mnie w spokoju. Aż ty czekaj, głowa. Ech. Ashley. Co się dzieje? Nie. Nie martw się, Ashley. Już po ciebie idę. Hanigan, co się stało? Połączenie szlak trafił. Hej. Salazar. Jak ty? Przejęliśmy linię. Nie chcieliśmy, żebyś wyjawiał każdemu jakiekolwiek niepotrzebne informacje. Gdzie jest Ashley? Ach, czyli dała się złapać jednej z naszych wspaniałych pułapek. Nie martw się o nią. Na pewno ją znajdziemy. Ach tak, pozwoliłem naszym żałosnym robalom wyjść na mały spacer rekreacyjny w kanałach. Dzięki. Miło mieć paru kolegów do zabawy, bo ta nuda mnie dobija. Oczekuję na nasze następne spotkanie. W następnym życiu. Jaka miła niespodzianka. Tylko Ashley jest nam potrzebna. Nie pan, panie Kennedy. Jeśli mnie nie chcesz, podaj mi spokój i spieprzaj dziadu. Och, czy pan Kennedy nazwał mnie dziadem? Może to być dla pana zaskoczeniem, ale mam tylko 20 lat. Czyli jesteś jak cała reszta, kukiełką dla pasożytów. Wiem, że tak naprawdę nie uważasz mnie za jednego z tych ułomnych Ganados. Pasożyty czy Las Plagas są więźniami mojej woli. Mam absolutną kontrolę. A gówno mnie to obchodzi. Taki duży, taki mały. Możesz ściętym być. Pobawcie się z amerykańskim kolegą. Panie Kennedy, jak widzę, jeszcze żyjesz. A więc, jak podoba się mój ogród? Zauważyłem, że włożyłeś w niego trochę swojego posranego poczucia smaku. Pomimo swej mądrości, nawet ja potrafię się tam zgubić. Choćbyś miał na to całe życie, nigdy stąd nie wyjdziesz. Wiesz, że nikt nie umiera bez powodu. Żołądki moich ukochanych zwierzątek będą bardzo zadowolone. A teraz, jeśli pozwolisz, muszę załatwić pewną pilną sprawę. Być może będę ścigał parę szczurów. Para szczurów? Jeśli jeden to Louis, to kim jest ten drugi? Możliwe, że nie jestem jedynym intruzem. Ręce do góry i żadnych sztuczek. Wybacz. Ale słuchanie poleceń kobiety to nie po mojemu. Powiedziałem ręce do góry. Ja. Mała rada. Na przyszłość używaj noży. Przy zbliżeniach są jak znalazł. Wiem. Tęskniłeś za mną. Ada. Czyli to prawda? Prawda. Na jaki temat? Twój. Robisz dla Whiskera. Czyli odrobiłeś lekcję. Ada, dlaczego? A co ci do tego?
Dlaczego tu jesteś? Dlaczego tak się pojawiasz? Do zobaczenia. Ada. Vian! Znalazłem. Jo! Luis. Teraz, kiedy mam tę próbkę, nie jesteś mi już potrzebny. Sadler. Młody panicz Salazar. Dopilnuję, by ciebie spotkał taki sam los. Luis, zostań ze mną. Ja jestem badaczem. Sadler mnie zatrudnił. Dowiedział się, co planowałem. Nic nie mów. Masz. Powinno spowolnić rozwój pasożyta. Sadler. Próbka. Sadler ją zabrał. Musisz ją odzyskać. Luis. Luis. Ech. Załapałam się na doświadczenie bliskie śmierci. Ashley, zabieraj się stamtąd. Vian. Poradziłaś sobie. Przepraszam, że byłam... Ach, to już nieważne. Chodź, musimy iść dalej. Ach, patrzcie państwo, cóż za podniosła chwila. Było fajnie, ale popsułeś cały klimat. Może zrób nam przysługę i wyjdź, zanim rozwścieczysz całą widownię. Hi, ha, ha, ha. W moim scenariuszu grasz rolę trzecioplanową. Przystopuj z fantazjami. Pańskie 5 minut już przeminęło. Nie przypominam sobie mojego udziału w twoim gównianym scenariuszku. Dobrze więc, zatem pokaż mi, jak to jest być zdolnym scenarzystą w obliczu zagrożenia. Chyba dość już się nażyłeś. Zobaczymy, czy dasz sobie radę z taką zabawką. Nie. Niech ja mijałem pomocy. Zastanawiam się, czy widzi mnie pan z takiego daleka, panie Kennedy. Jeśli spadnie jej włos z głowy, połamie ci gnaty. Najpierw zobaczymy, czy dobiegniesz do mnie w jednym kawałku. Będę czekał. Szlak. Ashley. Vian. Panie Kennedy. Nie wiesz, kiedy należy dać za wygraną. Ho! Nie, Vian. Wow. He. Gdzie się podział ten piękny odgłos nadziewanego jegomościa? Ramon, nie ze mną te numery. A. Jak śmiesz. Dosyć zabaw. Zabić go.
Raz. Szybko. Musimy się przygotować do rytuału. Lian, więc żyjesz. Może i posiada pan 9 żyć, ale to nie ma teraz znaczenia, panie Kennedy. Wysłałem moją prawą rękę z misją zlikwidowania cię. Mówisz, że można ją odczepić? Pfi, a gadaj sobie co chcesz. Gin będę. Wygląda na to, iż Salazar ma trudności z ujarzmieniem tej amerykańskiej świni. Salazar miał swoją szansę. Krauser, idź po dziewczynę. Ach, Ik. Możesz też się pozbyć tej świni, jeśli łaska. Masz to jak w banku. Pan Scott Kennedy, jak to miło, że nas pan odwiedził. Znowu ty. W tej wieży niebawem rozpocznie się święty rytuał i nasyci dziewczynę niesamowitą potęgą. Dołączy do nas. Będzie jedną z nas. To żaden rytuał. Tylko terroryzm. To ostatnio popularne określenie. Ale bez obaw. Dla ciebie też przygotowaliśmy specjalny rytuał. Ach, 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 ach. Ho, ach. He. Hu. Ach, je, hi, hi. Wracaj. Ach, minęliście się. Rytuał dobiegł końca. Moi ludzie zabrali ją na wyspę. Co? Najwyższa pora, bym oddał symboliczny pokłon w kierunku twojej uporczywości i silnej woli. Panie Kennedy, zapraszam. Hi-ha-ha-ha-ha-ha. Durne potwory. W te czy we te, zaraz jednego ubędzie. Podwieźcie przy stajniaku. He. No dobra. Mam tu kilka spraw do załatwienia. Widzimy się później. Babie. Z bólem serca informuję cię, że Salazar zdechł. Tak, na to wygląda. Sadler, weź się w końcu poddaj i odstawasz list z powrotem do domu. Być może nadebrałeś nadmiernej pewności siebie. Gdyż moja mała płotka nabiła ci się na haczyk. Sadler, sam masz małego. O, ha, 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 ha. Zatem wij się jak robak na tym haczyku.
Ashley. Vivian. Amatorzy, Ashley, wytrzymaj jeszcze chwilę. Idę po ciebie. Mówi Lian, potrzebuję wsparcia. Powtarzam, potrzebuję wsparcia. Kurw. Lian! Żyjesz! Dobra, zwijamy się. To chyba tędy. Ale cuchnie. No trochę. Mowy nie ma Lian. Ma. Aha. Fu. No jesteś jakiś nienormalny. Wiedziałem, że twoja pupa zamortyzuje upadek. Możesz ty... Ujry, co to jest? Idziemy. Wyczuwam je. Czuję, jak rosną w siłę wewnątrz was. Sadler. Możesz im się opierać, ale nie można im się sprzeciwić. A teraz chodź do mnie, Ashley. Ach. Ej! Ach, hej! Biało! Asli! He! Chuła! Chłoch! Ach, chłoch! Mk! Ach, chłoch! Mk! Ach! Już się zaczęło. Co porabia nasz kolega Lian? Nie ułatwia nam zadania. A próbka? Sadler ją dorwał. Chyba wyniuchał nasz mały spisek. Fajnie. Chcę, żebyśmy dobrze się zrozumieli. Ja ci nie ufam. Whisker również. Jeśli zaczniesz coś kręcić, zabiję cię. Doprawdy. Wiesz co, to ja z nas mam najdłuższy staż u Whiskera. Ta, niedługo się przekonamy. Ta, zobaczymy. He. Lat. Towarzyszu broni. Frauzer. Zginąłem w wypadku 2 lata temu. Tak ci mówili. To ty porwałeś Ashley. Szybko się uczysz. Tak jak myślałem. Nic dziwnego. Obaj wiemy, przez co przeszliśmy. Pia. Czego chcesz? Chcę tylko próbkę, którą stworzył Sadler, nic więcej. Ach, nie mieszaj w to, Ashley. Dzięki niej zyskałem zaufanie Sadlera. Ja też jestem Amerykaninem. I tylko dlatego była ci potrzebna. Ach! Och, ja. Ach. Ja. Och.
Ho, chło, chło. Och, ja. Ech. Ha. To wszystko dla Umbrelli. Umbrella. Staliśmy na krawędzi. Dość pieprzenia. Zdychaj, towarzyszu. Ho. Ho. Ha. Ho. Och. Ejda. Ha, znowu ta kurtyzana w czerwieni. Ach, wygląda na to, że mamy przewagę. Przedłużaj życie, jak chcesz, ale chyba nie będziesz uciekał nieuniknionej śmierci w nieskończoność. Helm, znacie się. Mniej więcej. To chyba dobry moment, abym dowiedział się, dlaczego zawitałaś w te strony. Może innym razem. Podobało się spotkanie po latach ze starym znajomym. Jak mam być szczery, to tak. Wybornie. Nie chciałbym, aby moi wyjątkowi goście czuli się na tej wyspie. Niemile widziani. Mam ci teraz podziękować, czy co? Ach. Mam pewien pomysł. Skoro już tu jesteś, powinienem przedstawić cię temu. To powinno cię zająć. Zapomniałeś, jak się nazywa. To oznaka demencji, stary zgredzie. Aha, ach, ha, ha, ha. Miłej zabawy. Ta, mam rozumieć, że od teraz ty i ona macie sztamę. Gdzie jest Ashley? Naprawdę chcesz to wiedzieć? Za tymi wrotami. Ale do otwarcia potrzebujesz trzech insygniów. Co ty kombinujesz, Krauser? Jedno jest na północy, a drugie na wschodzie. I niech zgadnę. Przy dupie trzymasz ostatnie. Innymi słowy, trzymam cię na krótkiej smyczy. Wszystko pięknie sobie przemyślałeś. Co chcesz zyskać na wskrzeszeniu Umbrelli? Chcę przywrócić porządek i równowagę w tym naszym popieprzonym świecie. Tobie podobni nie są nawet zdatni do prawa i sprawiedliwości. Naprawdę sądzisz, że zakuty konserwatywny łeb jest w stanie wytyczyć nowy kurs dla świata? Mam dwa. Jeszcze tylko jedno, Krauser. Jeszcze zobaczymy. Podziwiaj moją potęgę. Och, ochrzaniło cię do reszty, Krauser. Szykuj się na śmierć, Jan. Cóż, Krausera też nie oszczędziłeś. Powiedz mi proszę, jak mam ci się odwdzięczyć? O czym ty gadasz, Sadler? Myślałem, że był twoim pucybutem. Zadajesz głupie pytania. Uważasz, że obdarzyłbym swoim zaufaniem Amerykanina? Tak po prawdzie, pozbycie się go było niemałą zagwozdką. Ale dzięki tobie już nie muszę sobie zaprzątać tym głowy. Wykorzystywałeś go od samego początku. Ach, wiesz co ci powiem? Posłuchaj. Po tym, co zrobiłeś Krauserowi, przyznaję, iż drzemie w tobie spory potencjał. Kiedy ty i Las Plagas wreszcie staniecie się jedną istotą, mianuję cię swoim osobistym gwardzistą. Szanowny pan wybaczy, ale muszę odrzucić tą hojną propozycję. Mam jeszcze kilka spraw do załatwienia. Wymachuj swoim ciętym językiem. Póki możesz. Weryfika la presión de esa válvula. ¿Y tú? ¿Viste algo? No hay problema.
cholera. Ej, rychło w czas. Wybacz, były korki. Będę cię osłaniał. No i to się nazywa program wsparcia. Mów mi, Mike. Jeśli szukasz kompana, to dobrze trafiłeś. Chyle. Kryj się. Ja. Dzięki. Jak to się skończy, pijemy na moje konto. Ta, znam fajny bar. Mike. Obiecuję ci, że pójdziesz w jego ślady, Sadler. Wybacz, Jan. Sadler, ty szmato. Przecież nie doszło do żadnej tragedii. Po prostu pewna muszka wpadła w pajęczą sieć. U podstaw to samo. Co tam sapiesz? Życie Robala ma się nijak do życia człowieka. Wij to sobie do głowy. Wszystko zrozumiesz, kiedy wreszcie przebudzi się w tobie potęga. Czyli mam kolejny pretekst do wyskrobania tego pasożyta z moich bebechów. Hy. Powodzenia. Yfs. Och. Ach. Wijan, wszystko och. W porządku. Ta. Oła. Ach. My. Ach, ja? Ach. Wybacz mi, Ida. Och. Ech. 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 Och. Trzeba jak najszybciej wykurzyć tego pasożyta z twojego ciała. Tak. Ale najpierw muszę uratować Ashley. Dobrze. Rozdzielmy się. Mama. Wkrótce posiądziesz niesamowitą potęgę. Aczkolwiek widzę, że twój wybór padł na śmierć. Zabieram Ashley z tego kurwidołka, czy ci się to podoba, czy nie. Ach, ta młodzieńcza zuchwałość. Ach, ej! Ich! Och! Ach,
Tak. Wijan teraz. Jej. Uciekajmy. Ta kupa złomur. Nie wiem, czy to dobry pomysł, Lian. Jednak musimy zaryzykować. Siadaj za konsolą. Na pewno chcesz to zrobić? Tak. W porządku. Raz kosie śmierć. Uch, och. Uch, och. Och. Chia. O, ha, jocho, leo. Dych, och, ech. Jak się czujesz? Jak okrągły milion dolarów. Myślałam, że się wykończysz. No dobrze, moja kolej. Ach, ik, ach, lch, ich. Jesteś cała. Wiesz, co ci powiem? Powinniśmy już wracać do domu. Coś tu jest nie tak. Ashley, zostań na dole. Ada. Nie. Lepiej wymyśl coś nowego, bo ja znam te twoje numery. Och. A. Żyjesz. Bywało lepiej. Chm, 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 chm. Co cię tak bawi? O, myślałem, że wiesz, ten amerykański heroizm. Ta śmieszna klisza występuje tylko w waszym hollywoodzkim kinie. O, panie Kennedy, jesteś przezabawny. W ramach podziękowania pomogę się panu przebudzić z tego amerykańskiego snu. Ada, uciekaj stąd. Wybacz, Lian. Oddaj mi to. Ada. Och, czyli dokładnie wiesz, co to jest? Nie martw się. Doskonale wiem, co z tym zrobić. Ada. Muszę lecieć. Na twoim miejscu zrobiłabym to samo.
Ona tak na serio. Orientuj się. Lepiej rusz ten tyłek. Do rychłego zobaczenia. Przeurocze. Jan! Musimy uciekać z wyspy. Za chwilę wyleci w powietrze. Co się zrobi? Ashley. Gdzie jesteś? Jan. Siadaj. Wracamy do siebie. To jest świetny pomysł. Misja wykonana. Prawda, Lian? Nie do końca. Muszę cię odeskortować do domu. Wielens, kiedy już odstawisz mnie do domu, nie chciałbyś pójść ze mną na nadgodziny. Niestety. Wielesz, wiedziałam, że się nie zgodzisz, ale nie szkodzi zapytać, co nie. Cóż, kim właściwie była ta kobieta? A czemu pytasz? No weź, opowiadaj. To cząstka mnie, której nie mogę się pozbyć. I zostańmy przy tym. Hanigan, czy to ty? Nareszcie. Linia jest wolna. Hanigan, gdzie masz okulary? Zapomnij o nich. Jaki jest status misji? Uratowałem cel. Wracamy do domu. Świetnie, Lian. Dzięki. Wiesz, że ładnie ci bez okularów. Dasz mi potem swój numer. Przypominam, że wciąż jesteś na służbie. I takie jest moje zasrane życie. Opracowanie i udźwiękowienie wersji polskiej. Pomysł montaż oraz tłumaczenie. Anoniman Piotr. Ścieżkę tła wygenerowano na stronie vocalremover.org. Dialogi wygenerowano przy użyciu infrastruktury Google Colab. Wystąpili Lian Kennedy, Kyle Crane z Dying Light, Ingrid Hanigan, Siana z Krwi i Wina, Ashley Graham, Rika z Dragon Age Początek, Osman Sadler, narrator z Baldur's Gate, Louis Serra, Milton z Gothica 1, Bitores Mendes, Xardas z Gothica, Ada Wong, Yennefer z Wiedźmina 3, Ramon Salazar Shen z Diablo 3, Jack Krauser Leto z Wiedźmina 3, Mike Vernon Roche z Wiedźmina 3 i inni. Podziękowania za moralne oraz techniczne wsparcie kanału otrzymują Oskar Cichocki, Meg Mikko Hauerum, Tytus Śniący, Anosia, Maciej Szczechowicz, Mojżesz 230, Cezary, Juri Nikitin, Patryk Giem, Loizok, TVE, Kochos, Darmian, Emil Gocel, Tomasz Marciniak, Marcin Dominiak, Adam Pawłowski, Szerk Kuceusz, Mateusz Spilnyk, Kamiński Jakub, Michał Bielicki, Adrian Franciszek Żyła, Juliakum, Prejst Rydzyk, Dominik Batorski, Krzysztof Strzelczyk. Głosy postaci zostały wygenerowane komputerowo. Wszelkie podobieństwo do osób żywych lub nie jest całkowicie niezamierzone i przypadkowe. Syntezator mowy nie jest publicznie dostępny. Czytał Marvin z Gothic 2 Kroniki Myrtany Archolos.